Za chwileczkę spotykamy się ze strukturą Platformy Obywatelskiej, pan przewodniczący regionu Wielkopolska, pan wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej regionu Wielkopolskiego, pan poseł Tomasz Nowak. Dziękuję za przybycie, bo dzisiaj chcielibyśmy z państwem chwilę porozmawiać, podzielić się tymi informacjami, co nas czeka w przyszłości, ale przede wszystkim też powiedzieć, jak tutaj lokalnie i nie tylko lokalnie, panie przewodniczący, również globalnie będziemy działać w najbliższym czasie. W tych okresie 6 miesięcy jesteśmy po prawyborach. Mamy w tej chwili kandydata pana prezydenta Trzaskowskiego, więc wszystkie ręce na pokład. Panie przewodniczący, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Jak państwo wiecie, odbyły się w Koalicji Obywatelskiej, szerzej patrząc, prawybory, w których wygrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Wygrał w konkurencji z Radosławem Sikorskim. To, jak państwo wiecie, wygrał znaczną przewagą głosów i pozostaje zatem naszym kandydatem, bo tak też wszyscy przez ostatnie lata po kampanii 20 roku się spodziewali, że właśnie Rafał Trzaskowski będzie tym naturalnym kandydatem naszego środowiska politycznego. I tak się dzieje. Za tydzień spotykamy się 7 grudnia na konwencji w Gliwicach, gdzie Rafał Trzaskowski przedstawi pierwsze jakby punkty swojego programu. Będzie to spotkanie jeszcze prekampanijne, dlatego że marszałek Hołownia wyznaczył datę na początek kampanii 8 stycznia. Jest to dość wczesna data. Co, jak mi się wydaje, w tym jest także intencja, żeby nie można już było wymieniać kandydata po 8 stycznia, co dla tych, którzy chcieli przymierzyć kogoś, czyjąś kandydaturę przez pierwsze 2 miesiące, na przykład w lutym, dokonać tej wymiany, gdyby kandydat nie spełniał jakichś oczekiwań i wymogów danego środowiska politycznego, to już to będzie praktycznie możliwe, zostaje na to przetestowanie tylko miesiąc. Grudzień ewentualnie kandydat. My oczywiście z Rafałem Trzaskowskim tego rodzaju problemu nie mamy. Mamy ogromną nadzieję na zwycięstwo w maju. Chcemy dokończyć odbudowy demokracji w Polsce, tego procesu odbudowy demokracji. Chcemy wprowadzić bardzo wiele pozytywnych zmian dla obywatelek i obywateli, ale żeby to było możliwe, no musi się zmienić obsada na najwyższym urzędzie w państwie, czyli w Pałacu Prezydenckim. Musi tam pojawić się prezydent środowiska demokratycznego, a niesławne 2 kadencje Andrzeja Dudy wreszcie powinny zamknąć ten rozdział, który przez ostatnie 8 lat przeżywaliśmy. To jest nasze zadanie. Rozpoczynamy kampanię. Chciałem powiedzieć tylko dla państwa jakby informacji, że Platforma Obywatelska jest przygotowana do kampanii. Rozpoczniemy ją oczywiście po wyznaczonej dacie przez marszałka, czyli w styczniu, ale w każdym powiecie struktury Platformy mają już osoby wyznaczone do sztabów lokalnych, powiatowych. Także mamy 30 kilka sztabów w Wielkopolsce gotowych do sygnału, że można rozpocząć kampanię. Tyle z mojej strony. Tak jak powiedział pan marszałek, 7 grudnia konwencja Platformy Obywatelskiej w Gliwicach. Tylko tak informacyjnie, że państwo puścić taką informację. Dosłownie jeszcze mamy kilka miejsc, bo przygotowujemy autobus duży dla członków sympatyków. Jeżeli ktoś by chciał, zapraszamy do naszego biura, które mieści się tam, gdzie mieściło się biuro pana posła senatora Pawła Arta, ale mówiłem na początku, że nie tylko sprawy wagi państwowej, ale też sprawy lokalne, które bardzo często nas dotyczą. Tutaj pan poseł Tomasz Nowak. Witam państwa serdecznie. Z panem Rafałem Grupińskim, przewodniczącym w regionie Platformy Obywatelskiej, objeżdżamy wszystkie powiaty całego subregionu. Dzisiaj jesteśmy w Gnieźnie, za chwilę będziemy w Śremie i w Środzie. Byliśmy już we Wrześni, w Kole,
w Słupcy, także czeka nas jeszcze dwa, trzy powiaty. Jeździmy, żeby rozmawiać ze strukturami, żebyśmy się mobilizowali i aktywnie przystąpili do działań na rzecz Rafała Trzaskowskiego, czytaj, na rzecz konstruktywnego prezydenta, który będzie pomagał nam w tym, ażebyśmy wprowadzili te zmiany, na które wszyscy czekali, głosując na nas 15 października. Ale mamy także problemy regionalne, o których musimy mówić i o których rozmawiamy z poszczególnymi strukturami, ułatwiając też kontakt przedstawicieli naszych regionów w ministerstwach. W tej chwili wydaje się jednym z kluczowych problemów, z którym mamy do czynienia, jest sprawa jezior, po Jeziorze Gnieźnieńskiego, ale także jezior, które są w stronę Konina. A jest to związane z tym, że kopalnia węgla brunatnego, jak wiecie Państwo, kończy swoją działalność, ale efekty tej działalności wszyscy odczuwamy. Poza stepowieniem Wielkopolski, które jest naturalnym procesem, doszło do obniżenia poziomu wód, do obniżenia chociażby pobliskiego jeziora Powickiego i jezior w ogóle tutaj po Jeziorze Gnieźnieńskiego. Powstał projekt w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, funduszu, o który jako Platforma bardzo zabiegaliśmy. Ten fundusz dla tutaj regionu to jest 1 600 000 000 zł i w tym dla odnowienia stosunków wodnych jest 120 milionów złotych. Ale jesteśmy oto w takim momencie, w którym dochodzi do spojrzenia w fiszkę projektową, a obok tego Wody Polskie patrzą, co PiS przygotował po to, żebyśmy mogli ten projekt zrealizować. I okazuje się, że szuflady są puste, że jest fiszka, jest informacja 120 milionów, ale nie ma żadnego rozpoznania, nie ma żadnego ustrukturyzowania tego projektu tak, ażebyśmy mogli składać wnioski o decyzje administracyjne, które pozwolą nam na wykorzystanie tych pieniędzy i zrealizowanie projektu, a projekt dotyczy zatłaczania wody z rzeki Warty przez kanał Ślesiński do z odkrywki Jóźwin 2B pod Kleczewem, co spowoduje, że poziom wszystkich wód, jezior z naszego okręgu podniesie się. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie wykorzystamy tych pieniędzy, to może się okazać, że będziemy czekać 20-30 lat, aż w naturalny sposób ten poziom wód się podniesie. Nam zależy w tej chwili na tym, ażeby te wody zostały, że tak powiem, że poziom wód się podniósł w ciągu 5 lat, ponieważ z tym się wiążą też nie tylko to, że my chcemy mieć jeziora, w których pomosty będą odpowiadały poprzedniej wielkości, tak jak na przykład w Skorzęcinie, w którym obserwowaliśmy dramat tego lata. Dlatego chciałbym doprowadzić w tej chwili do okrągłego stołu łączącego wszystkich interesariuszy, samorządowców, ministerstwa, Wody Polskie, Agencję Rozwoju Regionalnego, która dysponuje tymi 120 milionami złotych, a po to, żebyśmy mogli ten projekt uruchomić. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego przygotowuje się do tego, ażeby wejść w rolę, która była do tej pory według projektów przypisywana chociażby PAK-owi, czyli Zespołowi Elektrowni Pontów Adamów Konin, który miał, że tak powiem, ten projekt przygotowywać, i Wód Polskich, które miały go też realizować od strony administracyjnej. Chcielibyśmy, żeby to stowarzyszenie być może stało się wiodącym w realizacji tego projektu, ale temu musi towarzyszyć dogadanie, porozumienie, ażeby ten czas, który ucieka, nie uciekł za bardzo.